Zasadę 3, a Basiu, jak ty się czujesz, a ta Basia to w ogóle nie istnieje. I takie wiesz o kościół tutaj, i ta reklama, i to warto go stosować. Tak, oczywiście, tak, tak. Bardzo dobrze, do widzenia. Zbliża się 21. Czas na informacje dnia. O pomoc materialną w odbudowie katedry Notre Dame zaapelował do Polaków arcybiskup Gondecki. Prezydent Macron zapowiedział, świątynia będzie odbudowana w ciągu 5 lat. Polscy europosłowie podzieleni w sprawie przepisów dotyczących podwójnej jakości produktów. Joanna Skrzypiec. O pomoc materialną w odbudowie katedry Notre Dame w Paryżu apeluje do Polaków arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący konferencji episkopatu. Do apelu przyłącza się Polskie Radio. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, podkreśla, że liczy się każda wpłata. Jakiekolwiek byłyby te składki, ważne, żeby one były i żeby świadczyły o tym, że jesteśmy blisko tego kościoła, który tak mocno został uderzony w postaci pożaru. Na apel polskiego kościoła natychmiast odpowiedziało Polskie Radio, mówi jego prezes Andrzej Rogojski. To jest piękny apel do wszystkich Polaków i tych wierzących, dla których to jest strata i ból podwójny, ale też do tych, dla których katedra Notre Dame jest czymś wyjątkowym w znaczeniu kulturowym. I też jako prezes Polskiego Radia apeluję i proszę wszystkich radiosłuchaczy o szczodrość. Dobrowolnych wpłat można dokonywać na konto Caritas Polska oraz wysyłając SMS na numer 72052 o treści odbudowa. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. I dodam jeszcze, że informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Po pożarze katedry Notre Dame mury świątyni wprawdzie stoją, ale części ścian grozi zawalenie. Chodzi o górne ściany nawy poprzecznej, których nie utrzymuje już konstrukcja dachowa. Po zawaleniu się iglicy poszycie dachu runęło do wnętrza katedry, mówi rzecznik paryskiej straży pożarnej. Zespół witraży i rozety, które są utrzymywane przez górne części ścian stykające się z dachem, są w dobrym stanie. Chodzi o to, by te ściany nie runęły, bo nie utrzymuje ich już konstrukcja, trzeba je umocnić. Gabriel Plus tłumaczył, że gmach stoi, ponieważ dwie dzwonnice zostały uratowane. Działania strażaków polegają obecnie na kontrolowaniu murów katedry i szukaniu ciągle rozgrzanych punktów konstrukcji. W znajdującej się w nawie gruzach i łukach sklepień. Także sprawdzanie, czy pomiędzy blokami nie przetrwały gorące punkty. Na tych łukach opierała się ołowiana konstrukcja dachu, która uległa stopieniu. Zatem nadzór budynku, sprawdzanie gorących punktów i kontrola ciągle stojących rusztowań, które otaczały iglicę. Troisième surveillance qui est celle de l'échafaudage qui est toujours en place, qui se situait autour de la flèche. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział wczoraj, że świątynia zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. Na rekonstrukcję katedralnej iglicy francuski rząd rozpisze międzynarodowy konkurs. Pytanie, czy podany przez prezydenta termin odbudowy jest możliwy. We Francji trwają spory ekspertów. Świątynię budowano mniej więcej przez 200 lat. Polscy europosłowie podzieleni w ocenie przepisów zakazujących sprzedaży produktów podwójnej jakości w Unii Europejskiej. Europarlament przyjął dziś przepisy w tej sprawie. Za przepisami zagłosowali europosłowie PiS-u, część deputowanych z PO i PSL także była za, część była przeciw. Przepisy zostały przyjęte w reakcji na apele wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Te alarmowały, że na ich terenie sprzedawana jest żywność gorszej jakości. Uznano, że sprzedaż żywności podwójnej jakości to dyskryminacja konsumentów i niedozwolona, nieuczciwa praktyka handlowa i firmy powinny albo ujednolicić skład produktów, albo zmienić ich nazwę w zależności od miejsca sprzedaży w Unii. Zadowolona z przyjęcia przepisów była europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Musi być ten sam skład, to samo opakowanie, ta sama zawartość w każdym miejscu w Unii Europejskiej. Po raz pierwszy wpisano do dokumentu unijnego, że to jest nieuprawniona praktyka i to jest naganna. Przeciwko głosowała europosłanka Róża Thun, bo jak tłumaczyła, dyrektywa została złagodzona. W uzasadnionych sytuacjach pozwala na pakowanie produktów różnych w taki sam sposób. Mówi
mówi o tym, że nie jeżeli towar się różni, opakowanie takie samo jest zakazane, ale jeżeli różni się w sposób istotny. Za 2 lata nastąpi przegląd przepisów, czy uzgodnione rozwiązania są wdrażane i sprawdzają się w praktyce. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Jeszcze jedna informacja. Na portugalskiej wyspie Madeira przewrócił się autokar z turystami. Miejscowe stacje informacyjne podają, że są zabici i ranni. Dokładna liczba ofiar i szczegóły tej tragedii nie są jeszcze znane. Będziemy wracać do tej informacji. Przed nami noc z niewielkim zachmurzeniem, tylko na południowym wschodzie może przelotnie popadać. Temperatura od 3 do 6 stopni, chłodniej na północnym wschodzie i miejscami na południowym zachodzie, od 0 do 2 kresek. Wiatr na ogół słaby, nad morzem oraz w górach umiarkowany, porywisty, północno-wschodni i wschodni. Czwartek zapowiada się słonecznie i ciepło, od 15 do 18 kresek, cieplej lokalnie na zachodzie 20 stopni, chłodniej miejscami na południowym wschodzie i nad samym morzem, od 10 do 14 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 21. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Krzysztof Grzybowski, dobry wieczór, zapraszam na wieczorne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Egzaminy ósmoklasisty odbyły się bez zakłóceń pomimo strajku nauczycieli. Mamy nadzieję, że do czasu okrągłego stołu związki podejmą decyzję przynajmniej o zawieszeniu strajku. Apel Episkopatu Polski o wsparcie odbudowy katedry Notre Dame do inicjatywy przyłącza się także Polskie Radio. To widać, że ludzie sami chcą odbudowania katedry Notre Dame. Polacy poczuli taką wewnętrzną potrzebę, ten entuzjazm czuło się w każdym miejscu, w każdym środowisku, w którym się przebywało. Polska nie przyjmie euro, dopóki nie osiągnie poziomu gospodarczego państw zachodnich. Podpisanie deklaracji tej treści zaproponował opozycji prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Bo w tym wypadku chodzi o oczywisty interes naszego kraju. Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych poświęcona promocji Polski i przyciąganiu inwestorów. Nigdy za dużo miejsc pracy, można powiedzieć, a już w szczególności nigdy za dużo miejsc pracy dobrze płatnych w Polsce. Mamy nadzieję, że rozbudzi w Amerykanach polskie pochodzenie ten element polskości, który odziedziczyli po swoich przodkach. Polskie Radio 24. Północ, południe. Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty przebiegły bez zakłóceń, informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dziś był ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Ponad 370 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych zmierzyło się z zadaniami z języka obcego. Minister edukacji Anna Zalewska mówiła, że egzaminy zarówno gimnazjalne, jak i ósmoklasisty odbyły się bez zakłóceń, a zadania nie sprawiły uczniom trudności. Mamy nadzieję, że doskonale poradzili sobie ze stresem. Słuchaliśmy ich, kiedy wychodzili z egzaminów, byli zadowoleni. W sumie egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty napisało ponad 720 tysięcy uczniów, którzy rozwiązali zadania w ponad 3 milionach arkuszy. Egzaminy odbywały się podczas strajku nauczycieli, dlatego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik podkreślał, że do przygotowania egzaminów włożono sporo wysiłku. To jest gigantyczne przedsięwzięcie, które nie odbyłoby się, tak jak zresztą co roku, bez ogromnego zaangażowania, jak już powiedziała pani minister, dyrektorów szkół, nauczycieli, wszystkich tych, którzy zgłosili się do pomocy jako wolontariusze. Jutro rozmowy rządu z nauczycielami w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Minister edukacji Anna Zalewska zapowiedziała, że strona rządowa przyjdzie z porozumieniem, które już wcześniej podpisała Oświatowa Solidarność. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Minister Anna Zalewska oczekuje od związków oświatowych zawieszenia strajku do czasu rozmów okrągłego stołu w przyszłym tygodniu. Mamy nadzieję, że do czasu okrągłego stołu związki podejmą decyzję przynajmniej o zawieszeniu strajku, bo okrągły stół będzie okazją do tego, żeby rozmawiać o wynagrodzeniu nauczyciela, o tym jak i w jakim tempie dojść do dużo wyższych podwyżek. Szefowa resortu edukacji mówiła w radiowej jedynce, że matury muszą się odbyć niezależnie od tego, czy nauczyciele przeprowadzą rady klasyfikacyjne. W tej chwili prosimy rodziców, żeby rozmawiali z dyrektorami i z nauczycielami. Dyrektorzy rozmawiają z kuratorami, szukają różnego rodzaju interpretacji, szukają rozstrzygnięć prawnych. Głęboko wierzę, że wszystkie rady klasyfikacyjne się odbędą. Młodzież potrzebuje wsparcia ze strony nauczycieli, w tym jednym ze swoich ostatnich tak ważnych
egzaminów w egzaminie maturalnym. A egzaminy maturalne mają się rozpocząć 6 maja. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, zwrócił się z apelem do wszystkich Polaków o pomoc materialną w odbudowie katedry Notre Dame w Paryżu. Zebrana suma zostanie przekazana na konto Caritas Polska. Do apelu przyłączyło się Polskie Radio. O inicjatywy mówili na antenie Polskiego Radia 24 prezes Andrzej Rogojski i rzecznik Episkopatu Polski Paweł Rytel-Andrianik. Można przekuć te przeżycia bardzo bolesne na coś pozytywnego. I to widać, że ludzie sami chcą odbudowania katedry Notre Dame. I to od ludzi, i to nawet od też konkretnych osób, jest ta prośba, żeby odbudować katedrę Notre Dame. Dlaczego? Ponieważ jest to ważne nie tylko dla Francji, ale jest to ważne dla Polaków. I wierzących, i niewierzących. Jest to bardzo ważne dla nas jako Europejczyków, to jest ważne dla całego dziedzictwa kultury, a przede wszystkim dla dziedzictwa wiary. I teraz w odpowiedzi tak naprawdę na tę oddolną inicjatywę, bo osoby chcą, żeby włączyć się w tę odbudowę, to ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki wystosował dzisiaj dokładnie apel z prośbą o pomoc w odbudowaniu katedry Notre Dame. I są dwa sposoby. Jeden to można wysyłać SMS-a na numer 72052 o treści odbudowa, koszt 2 zł 46 groszy z VAT. To powoli, księże doktorze, 72052 o treści odbudowa. Tylko tyle. Tak, tylko tyle. I ta właśnie jest taki, jak powiedziałem, 2 zł 46 groszy z VAT-em. I chodzi o to, żeby kto chce, mógł odbudować. Ale to jest też symboliczne, bo to jest taka cegiełka. Cegiełka w odbudowę katedry Notre Dame. Kiedy pojedziemy do tej katedry, będziemy patrzyli tą katedrę, to będziemy czuli, my też mamy swój wkład. Panie prezesie, Polskie Radio się włączyło do tej odbudowy, choć w Polsce wiele rzeczy także wymaga odbudowania, wiele rzeczy żeśmy odbudowali. No patrz, po zniszczeniach Wawel, tam też te cegiełki nasi dziadowie wnosili. Polskie Radio się włącza, gdyż... Polskie Radio się włącza, gdyż wydaje się, a wręcz jestem pewny tego, że Polacy poczuli taką wewnętrzną potrzebę, ten entuzjazm czuło się w każdym miejscu, w każdym środowisku, w którym się przebywało. Również w radiu dało się to odczuć. Czuć, że musimy włożyć, tak jak ksiądz uprzejmie przed chwileczką powiedział, swoją cegiełkę w odbudowę tego cudownego, także dla wszystkich Europejczyków, niezależnie od tego, czy są wierzący, czy niewierzący, miejsce, które się wiąże z czymś, co jest istotą tożsamości Europy, ale też i Polski, bo tam jest polskie dziedzictwo również w katedrze Notre Dame. Z prezesem Polskiego Radia Andrzejem Rogojskim i rzecznikiem Episkopatu Polski Pawłem Rytel-Adrianikiem rozmawiał Antoni Trzmiel. A pomóc możemy wysyłając SMS na numer 72052 o treści odbudowa. Koszt to 2 zł 46 groszy z VAT. A dodajmy, że wśród oferujących pomoc w odbudowie i renowacji katedry Notre Dame jest Watykan. Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, kardynał Gianfranco Ravasi, mówił o ogromnej duchowej i symbolicznej wartości paryskiej świątyni. Watykański minister kultury podkreślił, że katedrę odwiedzali tłumnie wierzący i niewierzący dla wartości duchowych, religii i piękna, wiary i sztuki. Łzy Paryżan i turystów z całego świata, gdy stanęła w płomieniach, świadczą, że ma dla wszystkich ogromne, symboliczne znaczenie, powiedział hierarcha. Przypomniał, że wybitny francuski poeta Paul Claudel nawrócił się pod wpływem piękna katedry i liturgii podczas nieszporów w Dzień Bożego Narodzenia. Una dimensione spirituale. A więc chodzi o wymiar duchowy, wymiar tajemnicy, który przeżywają także niewierzący, wymiar transcendencji. Sensazione e trascendenza. Kardynał Ravasi zapowiedział, że Watykan zaproponuje władzom francuskim pomoc cenionych na całym świecie fachowców z muzeów watykańskich w rekonstrukcji katedry i restauracji zniszczonych dzieł sztuki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A o godzinie 18.50 zabiły dzwony we wszystkich katedrach we Francji, a także w Polsce. W Krakowie było słychać najsłynniejszy polski dzwon, czyli dzwon Zygmunt, który rozbrzmiewa tylko w najważniejszych chwilach. Marcin Miborski, długoletni dzwonnik dzwonu Zygmunta. Nie wyobrażam sobie, żeby Kraków dzwonem Zygmunta nie pokazał tej solidarności dla całego świata chrześcijańskiego, że stała się rzecz tragiczna. Ksiądz Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry na Wawelu. Bicie w dzwony i jest modlitwa za tych, którzy podejmą się tego bardzo trudnego zadania, aby zrekonstruować tą piękną kartę historii narodu francuskiego.
wszystkie dzwony zabrzmiały o symbolicznej porze, godzinie wybuchu pożaru w Notre Dame. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Jarosław Kaczyński poinformował, że wysłał do przywódców Koalicji Europejskiej oraz ugrupowania Kukiz 15 propozycję deklaracji w sprawie interesów finansowych państwa i obywateli. Prezes PiS, który podpisał już tę deklarację, wyjaśnił, że zapisane jest w niej zapewnienie, iż Polska nie przyjmie wspólnej europejskiej waluty euro, dopóki nie osiągnie poziomu gospodarczego państw Zachodu. Punktem odniesienia są przede wszystkim Niemcy, dodał Jarosław Kaczyński. Wyraził też nadzieję, że liderzy opozycji wykażą się dojrzałością i dbałością o interes państwa polskiego. Bo w tym wypadku chodzi o oczywisty interes naszego kraju i jego obywateli. Ten interes jest tutaj całkowicie spójny. Z tego względu, że złotówka chroni nas przed wstrząsami, zapewnia szybszy rozwój. Wiadomo, sfera euro to jest dzisiaj sfera stagnacji. Jednocześnie chroni osiągnięty już poziom stopy życiowej i umożliwia podwyższanie tej stopy zarówno poprzez rozwój gospodarczy, jak i właściwą politykę państwa. Paweł Kukiz zadeklarował, że w imieniu swojego ruchu podpisze deklarację w sprawie euro. Dodał, że jego klub od dawna postuluje to, co zapisano w tym dokumencie. Ponad rok temu złożyliśmy projekt uchwały, który jest tożsamy z tą, jeśli chodzi o treść i intencje, z deklaracją o pozostawieniu złotówki jako naszej waluty narodowej. Projekt uchwały, którą złożyliśmy wspólnie z Prawicą Rzeczpospolitej, leży w zamrażarce sejmowej. Może po prostu uchwalić tą uchwałę, a nie podpisywać deklaracji. Podczas sobotniej konwencji PiS w Lublinie Jarosław Kaczyński mówił, że Polska nie może w tej chwili wprowadzić europejskiej waluty, ponieważ byłoby to dla niej niekorzystne. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Premier Mateusz Morawiecki składa wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jej głównym celem jest promocja Polski. Mateusz Morawiecki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych od Chicago. Złożył kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki i spotkał się z amerykańskimi biznesmenami. Przed rozmowami mówił dziennikarzom, że takie spotkania mają służyć kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski i przyciąganiu inwestorów. Nigdy za dużo miejsc pracy, można powiedzieć, a już w szczególności nigdy za dużo miejsc pracy dobrze płatnych w Polsce. I o to chodzi również, żeby rozmawiać z przedsiębiorcami, żeby opisywać sytuację w Polsce, w Unii Europejskiej, sytuację gospodarczą, biznesową, budżetową. W Chicago premier wziął też udział w uroczystym pokazie filmu dokumentalnego Poland The Royal Tour. Jest to część serii dokumentów produkowanych przez amerykańską telewizję publiczną PBS i opisującą różne kraje oczami ich przywódców. Przewodnikiem po Polsce jest właśnie Mateusz Morawiecki. Z Chicago Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A konsul generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski podkreślał, że premier Morawiecki prezentuje Amerykanom Polskę jako kraj dynamicznie rozwijający się, ale też przywiązany do tradycji. Według konsula Golubiewskiego film Poland The Royal Tour może przybliżyć Polskę milionom Amerykanów o polskich korzeniach, którzy niewiele wiedzą o kraju swoich przodków. W moim na przykład okręgu konsularnym jest ponad 3 miliony Amerykanów polskiego pochodzenia. 90% tych osób nie mówi słowa po polsku. I teraz pokazanie tej Polski, bardzo dynamicznie rozwijającej się, pięknej, mamy nadzieję, że rozbudzi w Amerykanach polskiego pochodzenia ten element polskości, który odziedziczyli po swoich przodkach. Premier Morawiecki będzie dziś także gościł na Uniwersytecie Nowojorskim, gdzie weźmie udział w spotkaniu zatytułowanym Europa i Stany Zjednoczone – Dialog Transatlantycki – 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Dyskusja będzie dotyczyć m.in. roli Polski jako łącznika pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Polska rozumie wrażliwość Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony jest też bardzo lojalnym członkiem Unii Europejskiej. Według konsula RP w Nowym Jorku współczesna Polska może podobać się Amerykanom, ponieważ z jednej strony jest krajem dynamicznie rozwijającym się, a z drugiej przywiązanym do tradycji, nie wstydzącym się swoich chrześcijańskich korzeni. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. A polscy i amerykańscy dyplomaci uczcili w Waszyngtonie stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy oboma krajami. Głównym punktem uroczystości w Departamencie Stanu była amerykańska premiera filmu dokumentalnego Pułkownik House. Ambasador RP w Waszyngtonie Piotr Wilczek wysoko ocenił obecny stan stosunków polsko-amerykańskich. Stany Zjednoczone są dla nas bardzo ważnym partnerem. Nasze więzi sięgają czasów, jak wiemy, Kościuszki i Jeffersona. Teraz ta współpraca jest szczególnie silna, szczególnie mocna w dziedzinie bezpieczeństwa, energetyki, współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowej. No i stąd razem z Amerykanami i w Warszawie, i w Waszyngtonie świętujemy to stulecie. Dyrektor do spraw Europy Środkowej w Departamencie Stanu Daniel Lawton podkreślił, że Polska jest jednym z najważniejszych partnerów Stanów Zjednoczonych w Europie, zwłaszcza w sferze obronnej.
Polska przeznacza na obronę ponad 2% produktu krajowego brutto, z czego ponad 1/5 na modernizację uzbrojenia. Polska zapewnia bezpieczeństwo nie tylko w Europie, ale jako partner i sojusznik Stanów Zjednoczonych również w wielu innych częściach świata. A przypomnijmy, że Stany Zjednoczone jako pierwsze uznały istnienie państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości. W styczniu 1919 roku sekretarz stanu Robert Lansing przesłał oficjalną notę uznającą rząd Ignacego Jana Paderewskiego. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych zwieńczyło wieloletnie zabiegi Paderewskiego o poparcie Waszyngtonu dla niepodległej Polski. Jego sojusznikiem był Edward Mandelhaus, doradca prezydenta Woodrowa Wilsona. Opowiada o tym dokument pułkownik House, wyprodukowany przez polską sekcję Discovery Channel. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Gazociąg Baltic Pipe przyczyni się do uniezależnienia Polski od dostaw gazu z Rosji, ocenił sekretarz stanu w kancelarii premiera Piotr Naimski. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, który był gościem Polskiego Radia 24, podkreślił, że gazociąg ma umożliwić import surowca wydobywanego w Skandynawii i wraz z gazoportem w Świnoujściu zapewnić Polsce niezależność od Gazpromu. Ta inwestycja przyniesie nam od 2022 roku możliwość sprowadzenia tą drogą 10 miliardów metrów sześciennych gazu do Polski. Dla porównania to jest dokładnie tyle, ile w tej chwili importujemy od Gazpromu. Budowa gazociągu ze Skandynawii do Polski ma zakończyć się w drugiej połowie 2022 roku. Tymczasem przepisy, które mają utrudnić powstanie gazociągu Nord Stream 2, zostały uroczyście podpisane w Strasburgu. Teraz czas na publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Regulacje wejdą w życie 20 dni po publikacji, a kraje członkowskie będą miały 9 miesięcy na ich wdrożenie. Zmiany w przepisach oznaczają, że na odcinku leżącym na wodach terytorialnych Niemiec musi obowiązywać unijne prawo wymuszające na rosyjskim Gazpromie przejrzystość cen, rozdział właścicielski i zgodę na dostęp do rury innym firmom. A jeśli chodzi o pozostałą część gazociągu, to regulacje, które ją obejmą, zostaną uzgodnione w negocjacjach Niemiec z Rosją. Rola Komisji Europejskiej została wzmocniona i ma ona pilnować, by unijne prawo było przestrzegane. Szef Parlamentarnej Komisji Energii Jerzy Buzek jest zadowolony, że przepisy udało się uzgodnić. To jest zupełnie nowe rozwiązanie, które dyscyplinuje monopolistów. O to nam chodziło w przypadku Gazpromu. A znowelizowaną dyrektywę tak komentował europoseł Zdzisław Krasnodębski. Zapełnia pewną lukę i będzie utrudniała inwestycje, które mogą być sprzeczne z interesem Unii. Ale wyrażał też wątpliwości i obawy, że Gazprom znajdzie sposób na ominięcie przepisów. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Parlament Europejski opowiada się za dofinansowaniem z unijnych funduszy transgranicznych odcinków międzynarodowej drogi Via Carpatia, która jest także priorytetem infrastrukturalnym Polski. Europosłowie przyjęli raport o wpisaniu tej trasy do specjalnego unijnego programu Łącząc Europę. Europejskie dofinansowanie ma dotyczyć odcinka pomiędzy Rzeszowem, Barwinkiem a Koszycami, poinformował europoseł Tomasz Poręba. Jest to niezwykła decyzja, wielki dzień dla Via Carpatii, wielki dzień dla Polski Wschodniej, dla Podkarpacia, ponieważ jeszcze kilka lat temu nikomu się nie śniło, że będzie to możliwe. To oznacza, że tego projektu transportowego, tak niezwykle ważnego, strategicznego z punktu widzenia nie tylko Polski, ale też całej Europy, mam nadzieję, że już nic budowy tego projektu nie zatrzyma. A międzynarodowa trasa Via Carpatia ma połączyć Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Chorwacja pozostaje dla Polski jednym z najważniejszych partnerów w obszarze bezpieczeństwa, gospodarki, a także polityki europejskiej, mówił szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, który rozmawiał w Zagrzebiu z minister spraw zagranicznych i europejskich Marią Pejcinowicz-Burić. Minister Czaputowicz podkreślał, że Polska popiera starania Chorwacji o dołączenie do strefy Schengen. Chcę powiedzieć wyraźnie, że Polska wspiera ambicje Chorwacji w zakresie przystąpienia do strefy Schengen. Chciałbym, gdy następnym razem będę odwiedzał te piękne miasto, żeby kontrola paszportowa się już nie odbywała. A w trakcie swojej wizyty w Chorwacji polski minister spraw zagranicznych spotkał się także z prezydent i premierem tego kraju. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
Rząd Angeli Merkel przyjął projekt ustawy, która ma utrudnić migrantom celowe uchylanie się od nakazu wyjazdu z Niemiec. Chodzi o osoby, którym odmówiono azylu. Przedstawiając na konferencji prasowej w Berlinie zapisy ustawy, minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer zapewnił, że głównym powodem zaostrzenia przepisów jest zmuszenie migrantów do przestrzegania prawa. Ten, kto jest egzekucyjnie zobowiązany do wyjazdu, ten musi nasz kraj opuścić. Jeżeli ten obowiązek prawny nie jest spełniony, to musi to wyegzekwować państwo. Chodzi o przestrzeganie rządów prawa. Migranci będą ostrzej karani za ukrywanie swojej tożsamości. Planowane jest przedłużenie tak zwanego aresztu deportacyjnego. Odmawiającym współpracy z organami państwa lub próbującymi państwo oszukiwać będzie zmniejszana pomoc socjalna. Opozycja i niemiecki kościół ostro krytykują nowe przepisy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. A teraz Wielka Brytania i Londyn, którego mieszkańcy zmagają się ze skutkami protestu ekologów. Od poniedziałku zablokowane jest centrum brytyjskiej stolicy, między innymi przy moście Waterloo i u wylotu handlowej Oxford Street. Wszystko zablokowane, mówi policjant do taksówkarza. Taksówkarz zawraca. Setki tysięcy pasażerów autobusów dotkniętych opóźnieniami lub odwołaniem połączeń. A na straty skarżą się przedstawiciele biznesu. Organizacja The New West Company alarmuje, że w niektórych przypadkach zyski spadły o 1/4. Co na to burmistrz Londynu Sadiq Khan? Prawo do protestu to podstawa naszej demokracji, a te kwestie są bardzo istotne. Mamy kryzys klimatyczny. Jednocześnie jednak organizatorzy muszą zapewnić, by utrudnienia były tak małe, jak to możliwe. Jedna z demonstrantek, Susan, mówi mi, że utrudnienia to smutna konieczność. Nie możemy już dłużej czekać. 1,5 roku tyle nam zostało, by wymyślić plan walki ze zmianami klimatycznymi. No i jeszcze dekada, żeby go wdrożyć. Demonstracje przebiegają pokojowo, na miejscu są rodziny z dziećmi. Dla Polskiego Radia z Mablacz, Adam Dąbrowski. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Instytut Pamięci Narodowej podpisał umowę o współpracy z Muzeum Getta Warszawskiego. Obie instytucje będą współpracowały w dziedzinie edukacji, nauki i informacji. Prezes IPN Jarosław Szarek mówił, że współpraca z Muzeum Getta pomoże w pełni opowiedzieć o tragedii Warszawy z czasów okupacji niemieckiej. Wiek XX pozostawił nam dziedzictwo nienawiści, nieszczęścia i cierpienia. Jesteśmy zobowiązani to pokazywać dzisiaj współczesnym i tym, którzy przyjdą po nas. Również dla tych, którzy wtedy podjęli walkę o godną śmierć. Ich zwycięstwem jest nasza pamięć. A dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stanowski mówił, że współpraca z IPN pozwoli na dokładne ukazanie tragedii setek tysięcy osób. Zadaniem wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego będzie prawdziwe, oparte na zgromadzonych faktach przedstawienie codzienności ludności zgromadzonych w nieludzkich warunkach. Umowa została podpisana na 2 dni przed 76. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim. Witold Banach, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Cofanie liczników w samochodach będzie karane. Jak powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, według projektu ustawy za ten proceder będzie można nawet trafić do więzienia. Będzie kara pozbawienia wolności nawet i to kilka jest możliwości. To i przestępstwo i wykroczenie może być, bo zarówno to jest kwestia manipulowania przy tym urządzeniu, ale na przykład może być i wykroczenie w momencie, kiedy się nie zgłosi do stacji kontroli pojazdów, w momencie, kiedy wymieni się taki licznik, no bo czasami trzeba wymienić. A za fałszowanie liczników może grozić nawet 5 lat więzienia. Informacja o tym, jaki był stan licznika przy kontroli, będzie trafiała do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No ja sobie nie wyobrażam. Nie będzie. Baby, w przygotowanie śniadania pod chmurką zaangażowały się m.in. Polski Czerwony Krzyż i instytucje senioralne. Jak podkreślają organizatorzy, dla wielu osób takie śniadanie jest namiastką świątecznej atmosfery i szansą na zjedzenie posiłku w towarzystwie. Człowiek się tak nie czuje samotny w ogóle, jak ja na przykład samiutka jedna w domu i w Opolu. Nie mam rodziny, ale tu mam rodzinę taką. Bardzo dobrze doprawiony.
Taki prawdziwy żurek. I oczywiście, baba musi być jajko. To jest podstawa. Pokosztowałam i wszystko smakowało. Trzeba po prostu zjednoczyć się raz w roku. Trzeba się spotkać na rynku przy żurku. 2000 porcji musimy mieć ponad 1000 jaj. Kiełbasy białej 140 kilo. Żur w płynie, czyli ten zakwas, prawda, 150 litrów. Ząbków czosnku ponad 800. Klub seniora uczestniczył przy przygotowaniu pasw. Mięsa tutaj na naszym stoisku przygotował do ciemnego pobytu Malinka. Te mięsa się marynowały przez tydzień czasu. Są potem pięknie pieczone, w sosiku, z dodatkiem szanob. Te przepisy, które tutaj są, to są naprawdę, to jest kuchnia naszych babci. Wydarzenie patronatem objęło Radio Opole. Wiadomości sportowe. Sylwia Urban. Na dwóch europejskich stadionach trwają mecze rewanżowe w ćwierćfinałach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po wczorajszym awansie do półfinałów Barcelony i Ajaxu Amsterdam dziś grają o to FC Porto z Liverpoolem i Manchester City z Tottenhamem Hotspur. Po 32 minutach FC Porto przegrywa z Liverpoolem 0-1, a City prowadzi z Tottenhamem 3-2. Cztery gole w tym spotkaniu padły w pierwszych 11 minutach. To naprawdę niesamowity mecz. W czwartej minucie prowadzenie dla Manchesteru zdobył Sterling, w siódmej wyrównał Son, trzy minuty później ten sam zawodnik zdobył drugiego gola dla Tottenhamu, a zaledwie minutę później na 2-2 strzelił Bernardo Silva. W 21 minucie prowadzenie dla City dał ponownie Sterling. Dodam, że przed tygodniem Liverpool wygrał z Porto 2-0, a Tottenham z Manchesterem City 1-0, więc przy obecnych wynikach w rewanżach awans do półfinałów Ligi Mistrzów mają na razie zapewniony piłkarze Liverpoolu i Tottenhamu, mimo że ci ostatni przegrywają z Manchesterem, przypomnę, 2-3, a City do awansu potrzebna jest jeszcze jedna bramka. W drugim meczu gospodarze tego spotkania muszą właśnie wygrać, gdyż ponieważ to oni są uznawani za faworytów. Koszykarki CCC Polkowice zostały pierwszymi finalistkami Mistrzostw Polski. Obrończynie tytułu pokonały na wyjeździe Arkę Gdynia 80-71 i w półfinale triumfowały 3-0. W drugiej parze półfinałowej Enea Gorzów Wielkopolski przegrała ze Ślęzą Wrocław 61-63. To oznacza, że w rywalizacji do trzech zwycięstw jest remis 1-1. Siatkarze Warty Zawiercie przegrali z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 2-3 w drugim meczu półfinałowym Mistrzostw Polski. Zaksa wyrównała stan rywalizacji, która toczy się do dwóch zwycięstw. Decydujący mecz za tydzień w Kędzierzynie-Koźlu. Natomiast w drugiej parze półfinałowej Jastrzębski Węgiel gra z Oniko Warszawa i po pierwszym meczu prowadzi 1-0. Drugie spotkanie w piątek. Zagłębie Lubin wygrało z KPR-em gminy Kobierzyce 28-18, a Start Elbląg przegrał z Perłą Lublin 20-22 w meczach grupy mistrzowskiej 26. kolejki ekstraklasy piłkarek ręcznych. W tabeli prowadzi Perła, która ma 3 punkty przewagi nad Zagłębiem i aż 18 nad AZS-em Koszalin. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Tadeusz Płużański, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Powroty z niepamięci, a moim Państwa gościem jest dzisiaj pani Maria Kowalewska, pseudonim Myszka. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Przyjechała do nas specjalnie z Torunia. Jest jedyną, jak się dowiedziałem, żyjącą torunianką, która walczyła w powstaniu warszawskim. O tym sobie rzecz jasna pomówimy. Może zaczniemy od pani tradycji rodzinnych, bo zapewne te tradycje rodzinne wpłynęły na to, że potem pani walczyła o Polskę. Proszę opowiedzieć troszkę o swojej rodzinie. Więc moi rodzice, tatuś urodzili się w Wielkopolsce. Tatuś mój skończył studia stomatologiczne i był dentystą, natomiast moja mama skończyła konserwatorium w klasie fortepian. No i rodzice poznali się w Poznaniu, pobrali się, tam zawarli związek małżeński. No i tam urodziła się moja najstarsza siostra Barbara. Ja natomiast urodziłam się w Nakle nad Lotecią, jak również moja siostra ode mnie starsza. Dlaczego?
do tej pory nie wiem, dlaczego rodzice się znaleźli w tym nakle. Być może, że tam nie było dentysty, no i tak sądzę. Tym bardziej, że tam mieli przyjaciół, mój tatuś miał przyjaciół. Notabene jego znajoma była moją matką chrzestną. No i tam rodzice moi byli do 32 roku, bowiem do 32 roku przenieśli się do budującej się Gdyni. No w Gdyni tatuś bardzo nam się dobrze powodziło, bo miał pacjentów i ze Szwecji, i pacjentów z Gdańska i żyłam w wielkim dobrobycie. Chodziłam do szkoły sióstr Urszulanek, szkoły, to była szkoła żeńska, natomiast męska była prowadzona przez jezuitów. No, do wybuchu II wojny światowej ukończyłam 5 klas szkoły powszechnej. Ale ten dobrobyt się niestety wam chyba skończył, prawda? Jak Niemcy napadli na Polskę. Taka była sytuacja, że w ogóle w Gdyni nie było walk, absolutnie. Natomiast Niemcy bombardowali Oksywie, Niemcy bombardowali Hel i również Westerplatte. Walki toczyły się w miasteczkach okolających Gdynię, ale to w dużej odległości. Gdyni nie bombardowali, bo wiedzieli, że zwyciężą i chcieli mieć Gdynię dla siebie w przyszłości, tym bardziej, że zasiedlili później Niemcami z Prus Wschodnich. No i proszę sobie wyobrazić, że 10 dzień września, jeżeli dobrze pamiętam, z okna mego domu, a mieszkałam na ulicy Świętojańskiej naprzeciw skwerku Kościuszki. Nie wiem, czy pan zna, to piękne miejsce. No, piękne miejsce. Patrzymy się, a tu na motocyklach wjeżdżają Niemcy na samochodach, dumnie trzymając flagę czerwoną z białym kołem w środku i z kołem i z Hakenkreuzem. Straszne to było wrażenie. W pierwszych dniach nic się nie działo, natomiast po paru dniach do mego taty przyszedł gestapowiec mówiący po polsku i mówi: panie doktorze, proszę opuszczać Gdynię, bo pan jest na liście osób, które mają być aresztowane. Tatuś jest zdziwiony. No, mówi, dobry Niemiec tutaj nam się pojawia. A dlaczego pan mi o tym mówi? Bo ja byłem biednym robotnikiem. Ja do pana przyszedłem z bólem zęba. Pan mi ząb wyrwał, bo trzeba było wyrwać. Pan mi ząb wstawił. No i mówi, ja nie mam pieniędzy. Nie szkodzi, proszę pana, ja sobie na bogatych odbiję. I to tatuś nam zawsze dawał przykład, że trzeba być w życiu dobrym, no bo nie wiadomo kiedy to się odpłacą ludzie. No i rzeczywiście tatuś powiadomił kolegów, no ale nikt nie wierzył. No i my dosłownie następnego dnia z rana z jedną walizeczką, żeby nie budzić podejrzeń, opuściliśmy Gdynię, udając się do Bydgoszczy, bo w Bydgoszczy tatuś miał siostrę. No tam się zatrzymaliśmy przez pewien okres czasu, a tatuś pojechał do Warszawy, żeby zorganizować nam życie w Warszawie, prawda? Nikogo nie mieliśmy z rodziny ani znajomych w Warszawie i rzeczywiście po paru... A jak to przywiązane był do domu, to nie mógł wiedzieć. I myśmy pojechali właśnie do Warszawy. Pamiętam, jak opuszczałam Gdynię, płakałam, a tatuś mówi: nie martw się, niedługo wrócimy, jak Polska będzie od morza do morza.
No i tak się znalazłam. I tak się pani znalazła w Toruniu. Nie, i później, tak się znalazłam w Warszawie. Ale później pani, bo pani teraz w Toruniu mieszka, prawda? Ale nie, dlaczego nie w Toruniu? Dlaczego w to Toruniu? To długa historia, do tego jeszcze sobie wrócimy. Tak. Natomiast proszę powiedzieć, kiedy pani stała się myszką? Bo taki jest pani pseudonim organizacyjny. Widać zresztą opaskę z nazwą organizacji Narodowe Siły Zbrojne NSZ. Kiedy to się stało i dlaczego właśnie, dlaczego pani wstąpiła do organizacji i dlaczego do tej? Proszę pana, więc mój tatuś nie ma. Był też z przekonań narodowcem. No i ja w 1943 roku wstąpiłam do Narodowych Sił Zbrojnych, do batalionu Mączyńskiego. Składałam przysięgę przed podporucznikiem Mieczysławem Przemylowskim. Pseudonim Miłosz. Mieczysław Przemylowski, pseudonim Miłosz. Oczywiście główny rdzeń tej mojej przysięgi. Przysięgam służyć Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polski, stać nieugięcie na straży jej honoru i walczyć o wyzwolenie z niewoli ze wszystkich sił aż do utraty życia swego. Ja przepraszam bardzo, ja zawsze jak wspominam, to jest takie dla mnie duże przeżycie, że niestety łzawię, oczy mi łzawią. No i pamiętam, kiedy to składałam tą przysięgę, wczesną wiosną 1943 roku. Dlaczego pamiętam? Dlatego Niemcy przez głośniki, zwane przez nas czekaczkami, z wielką satysfakcją i radością opowiadali o mordzie dokonanym przez Sowietów na oficerach polskich w Katyniu. Pani Mario, posłuchajmy fragmentu związanego właśnie z tą opowieścią o tym, co pani tato mówił. Mamy taki fragment archiwalny. Posłuchajmy. Już po wybuchu Powstania Warszawskiego cała ta, nie wiem czy wspomniałam, że to był batalion Mączyńskiego, przewodniczącym był podporucznik Kusowski, pseudonim Szary. Po powstaniu warszawskim cała ta ten batalion utworzył lud odleśny i przebywał w Lasach Hojnowskich. Kiedy mój tata dowiedział się, że wstąpiłam do NSZ, mówił: no kochane bardzo moje dziewczyny, to nie tylko będziecie musiały walczyć z Niemcami, ale będziecie również musiały walczyć z Sowietami, bowiem od wiosny 1943 roku przez słynne szczekaczki, bo tak się nazywaliśmy te głośniki, które nadawały jakieś tam informacje niemieckie, gdzie Niemcy podawali, że Rosjanie dokonali mordu na żołnierzach polskich w Katyniu. A to jest historia niesamowita. Czy pani tata nie do końca zdawał sobie sprawę, że pani przystąpiła do organizacji, do Narodowych Sił Zbrojnych? Ależ oczywiście zdawał sobie sprawę i był bardzo z tego zadowolony. Ale pewnie obawiał się o córki, prawda? Bo wszystkie trzy panie były w organizacji, tak to było? Kochany, najstarsza moja siostra, ale do tego dojdziemy, moja siostra była aresztowana w związku z Romanem Litwinem. W kampanii wrześniowej, no ale z kampanii nie wrócił. No i proszę sobie wyobrazić, czy kiedyś mój tatuś na Marszałkowskiej w 1940
drugim roku spotkał Romana Litwina, mówi: panie Romku, panie Romku. A Romak nic, mówi sobie, zapomniał o narzeczonej albo ma inną. No, ale za jakieś parę dni ponownie spotkał Romana Litwina, a Roman Litwin mówi: ja się właśnie do państwa wybieram, no bo początkowo nie chciałem pewnych na ulicy ujawnić rzeczy. No i okazuje się, że właśnie on był tym uczestniczył w operacji Atik i był kurierem. No i oczywiście miłość ponowna wielka. No i kończąc o Romanie Litwinie, pewnego dnia, znaczy we wrześniu w 1943 roku, przyszedł i powiedział, że on niestety musi wracać do Anglii, dostał rozkaz, bo tu spełnił swoją misję, prawda? I z jakimiś wytycznymi powraca do Anglii. Przyszedł z pięknym bukietem dla narzeczonej, dla mojej mamy. No i wspaniałe drinki tatuś serwował, do żartów nie było końca, bo tatuś mówi: słuchaj Roman, weź Basię do Anglii, bo ona znała świetnie angielski, niemiecki, francuski, a ponadto nie mówiłam, że po zdaniu matury w 1939 roku była zapisana na studia do Cambridge, no ale niestety wojna wybuchła i nic z tych planów nie wyszło. I w czasie takich żartów miłych, rozmów, stukanie do drzwi. Tatuś mówi: oj, Ula, to średnia siostra, była na spotkaniu z Szemelowskim Mieczysławem, zapomniała kluczy i leci otwierać, a tu wpada gestapo, powalają nas wszystkich na ziemię, skuli Romana Litwina, skuli mego tatę i skuli moją siostrę Barbarę i po jakimś pół godzinie wyprowadzili ich. Mój tatuś był na Pawiaku, był przesłuchiwany na Alei Szucha, moja siostra Barbara również, a Roman Litwin został wywieziony do więzienia w Szpandau. To było takie bardzo znane więzienie w Szpandau. Przez pewien czas, no i mego tatusia i Basię wywieźli do Oświęcimia. Mój tatuś niestety w grudniu zakończył swój żywot, nie wytrzymał. Właśnie w Auschwitz, tak? Właśnie w Auschwitz, a moja siostra wobec tego, że zna świetny język, języki niemiecki, francuski i angielski, pracowała w tak zwanym Effektenkammer. Effektenkammer to było miejsce, gdzie przywożono więźniów, przeważnie Żydów z Belgii, Holandii, no i one musiały tam spisywać, co oni przywozą, jakie majątki. To była straszna praca, bo one wiedziały, że za chwilę ci Żydzi pójdą do komór gazowych. No i tam cały czas moja siostra właśnie, będąc w Oświęcimiu, pracowała w Effektenkammer. A siostra przeżyła obóz? Siostra przeżyła obóz, ale jak się zbliżali Rosjanie, to Niemcy ewakuowali Oświęcim. To były te straszne marsze śmierci. To były marsze śmierci i moja siostra uczestniczyła w tym marszu śmierci, ale była zaprzyjaźniona z Krystyną Żywulską, która później okazała się, że była Żydówką, była wielką przyjaciółką w Oświęcimiu mojej siostry. I Krystyna mówi: Basiu, uciekajmy, no bo my nie przeżyjemy, bo w tych pasiakach mróz straszny i w drewniakach. I udało im się uciec. To znaczy była szczelanina i one wykorzystały to i uciekły. Zaszyły się w stogach siana. No i jak już cała kolumna przeszła, to one znalazły miejsce u górników, a wobec matka tych górników powiedziała: tu strasznie Rosjanie gwałcą.
Śpijcie, niech one śpią z naszymi synami, nic oni krzywdy im nie zrobią. I proszę sobie wyobrazić, że wpadli Rosjanie. Porwali moją siostrę i Krystynę, pięciu ją zgwałciło. To było straszne. Darować sobie nie miała, że miała narzeczonego Romana Litwina i nic z tych rzeczy, bo tak przed wojną byłyśmy wychowywane, prawda? Że te sprawy po ślubie, no i darować sobie nie mogła, że to pierwsi mężczyźni w jej życiu. Ja sobie przypominam powoli, jak moja mama z Basią chodziła do ginekologa, chodziła do wenerologa, ja mówię, po co? No i po prostu mama się bała, czy nie jest w ciąży, czy nie jest chora wenerycznie. No na szczęście nic z tych rzeczy. A powracając do Romana Litwina, on że to dopiero parę razy z tego szpandał przysyłał listy, nawet mama wysyłała jemu paczki, a potem dopiero nagle początek nie ma o Romana Litwina całą noc żadnej damy. Wiadomości. No i okazuje się, że on i co był transportowany i ze szpandał do Ravensbrücku. I proszę sobie wyobrazić, dzięki temu, że jestem matką wczesną sztandaru kontrwywiadu wojskowego, udało matka mi się po tylu latach wreszcie matka dowiedzieć, że jego Niemcy tam zaszczepili. A proszę jeszcze powiedzieć o swojej drugiej siostrze Urszuli, bo razem składacie przysięgę. Razem składałyśmy 43 rok w Narodowych Siłach Zbrojnych. Czy też pozostała dalej w strukturach? Oczywiście, ale z moją siostrą była taka historia, że to dopiero początek, że ona to dopiero początek. Przez mężczyzn biedne były. Że to miała dopiero sympatię, początek. Jackowski ostrzega, że to dopiero początek. Jackowski widocznie wierzy w koniec świata. Jackowski bardzo wierzy Świadków Jehowy. Ci Świadkowi Jehowy prawdę rację oddaje, uznaje. Boże Boże. I była na Majdanku. Boże, ale dzięki Boże, Boże, naprawdę Boże, wielkim staraniom mego Boże, ojca udało się Boże, ją, ale to dzięki pacjentce, która Madonna, była kochanką gestapowca, udało się moją Madonna, siostrę wyciągnąć. Z tego, to sprawa bez precedensu, że udało się ją wyciągnąć. No i ona również uczestniczyła ze mną w Powstaniu Warszawskim. Proszę powiedzieć, jak pani się czuła jako bardzo młoda dziewczyna w strukturach takiej poważnej organizacji? Właśnie złożyła pani przysięgę wojskową. Co to znaczyło dla pani wtedy? Kochany, trzeba było przeżyć okupację w Warszawie, żeby nie wywołało to wielkiego buntu. Bo proszę sobie wyobrazić, że byłam nieraz świadkiem, jak Niemcy okrążali dzielnice i podjeżdżały samochody i ludzi na samochody umieszczali i wywozili albo do Oświęcimia, albo na roboty do Niemiec. Byłam świadkiem i raz mi się udało uciec właśnie z takiej łapanki. Poza tym na ulicy Leśnej, na którym mieszkałam już po aresztowaniu mego ojca, widziałam wywieszonych żołnierzy, nie żołnierzy, ale więźniów z Pawiaka na balkonach wywieszonych. Byłam świadkiem kiedyś, kiedy jak wracałam ze szkoły, okrążyli ulicę Leszno, tam naprzeciw tego kościoła, który przesuwali. Ja nie pamiętam, jak się ten kościół nazywał. On tam jeszcze stoi, ale był przesuwany. Przywieźli więźniów z Pawiaka i na naszych oczach ich rozstrzeliwali. Trzeba było przeżyć takie rzeczy, trzeba było być świadkami, żeby to wywołało bunt w nas niesamowity. No i z tej racji zapisałam się do NSZ-u. Co pani myślała o Niemcach wtedy? Że jacy oni są? Że skąd się brała taka agresja, taka nienawiść do Polaków? No wie pan, nieraz się zastanawiałam, dlaczego oni tak nienawidzili Polaków. Nie wiem.
Dlaczego to gadać? Przecież wiadomo, że to... No, bo to są straszne rzeczy, o których pani mówi. No tak, ja to przeżywam, proszę pana. Proszę mi wierzyć, że ja to przeżywam. No i dlatego, jak wybuchło powstanie, no to dzień ten, nie przesadzam, ale był jednym z najszczęśliwszych dni w moim życiu. A czemu najszczęśliwszym? Na założenie opaski biało-czerwonej. Widok flag biało-czerwonych, kochanie, to po tym wszystkim, co ja przeżyłam, no to jakżeż mogłam się nie cieszyć, że wybuchło powstanie. Wreszcie my tych Niemców usuniemy z Warszawy i będziemy mieć wolną stolicę. No a przy tym, prawda, już mój tatuś nie żył. Pani wiedziała o tym? No oczywiście, proszę pana, bo moja mama wysyłała paczki do Oświęcimia. Ja sama chodziłam z paczkami na Placu Narodowicza, bo wtedy mieszkałam na Marszałkowskiej. Wysyłałam paczki i paczka jedna wróciła. Mama moja znała świetnie niemiecki. No i na Gestapo chodziła dowiadywać się. Nic nie mówili mamie. Ale po pewnym jakimś czasie przyszło Gestapo do nas i poszukiwali Romana Litwina. Moja mu mówi, jak to jest Romana Litwina? Przecież jest u was Spandau, prawda? A dopiero później, po wielu latach, to znaczy już teraz niedawno przypuszczano, że oni przyszli do nas, bo byli ciekawi, czy tu jeszcze jest jakaś jednostka organizacyjna, czy jeszcze coś się działa, bo tu Roman Litwin z Anglii, prawda? Moim państwa gościem była dzisiaj Maria Kowalewska, pseudonim Myszka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Powroty z niepamięci. Reklama. Nie. To jest problem, ale nie, tak. Tutaj są kontyngenty, nie ma tutaj możliwości dowolnego importu z Ukrainy, czy zboża, czy innych produktów, natomiast no, te kontyngenty, które przyznaje Bruksela, bo Komisja Europejska ma prawo przyznawać kontyngenty na przykład na zboże z Rosji, to było w tamtym roku ponad 1 000 000 ton. No i wtedy to jest jakiś problem, bo ta nierównowaga może następować na rynku. I tutaj to tylko sprawdza się jakość i można to, po prostu trzeba z tym konkurować. Była taka sytuacja, że kiedyś jeszcze byłem ministrem, chciano sprowadzić do Polski cukier z Ameryki Południowej. No wtedy mój sprzeciw naszego rządu spowodował, że tego cukru nie sprowadzono. Są zawierane umowy handlowe, no, umowa z Kanadą przecież, czy umowa z Mercosurem, i tam minister rolnictwa w tym obszarze rolnym no, stara się takie warunki zabezpieczać, żeby nie było tak, że nasza żywność jest niekonkurencyjna. Czy nasze rolnictwo odczuwa wciąż brak rynku rosyjskiego i embargo? Czy już sobie jakoś z tym poradziliśmy? No jest to problem, bo to łatwo było, można było sprzedać, szczególnie te, jeśli mówimy o produkty mięsa, ten gorszy asortyment, jabłka, to ograniczony też jest eksport, ale mówiąc tutaj, odbywało się to i odbywa przez Białoruś w jakimś sensie, ale na pewno skutki tego są znaczne, chociaż otwieraliśmy rynki na jabłka, przypomnę, że udało się otworzyć rynek chiński, chociaż tam powoli ten eksport się rozwija, bo tam są specjalne wymagania, inny rodzaj środków ochrony roślin. Nasze sadownicy muszą dostosować, ale prosty problem został złagodzony, z tym, że trzeba pamiętać, że w Polsce jakieś kilka lat temu produkowaliśmy 3 miliony ton jabłek, a w tamtym roku no, było ponad 4, czyli jeśli jest taka podaż od razu zwiększona, no to problem ze sprzedażą jest. Trzeba też wspomnieć o tym, że bardzo prężnie rozwija się nasz rynek wołowiny. Ministerstwo Rolnictwa, odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość, otworzyło kilkanaście nowych krajów. Oczywiście w większości to jest kierunek krajów muzułmańskich, gdzie nasza polska wołowina jest uważana za zdrową i bardzo wartościową,
bardzo wartościową wołowiną, więc tutaj te rynki zbytu, tutaj jak pan, jak ojciec wspomniał o tym, czy dalej odczuwamy to embargo rosyjskie. My staramy się oczywiście pomagać tej rolnikom czy producentom rolnym, żeby te swoje produkty mogły sprzedawać na jak najdalej, jak najszerzej na całym świecie. Znaczy to z tych programów, bo tak może trochę chaotycznie ja mówię, ale mamy program promocji żywności na całym świecie i ten program zawiera szereg działań związanych z promocją naszych artykułów na wystawach, targach, Chiny, Japonia czy Stany Zjednoczone.